Cześć, tu Fundacja Katarynka. Działamy od 2010 roku, by zmieniać świat na bardziej dostępny. Zapraszamy Cię na spotkania z praktykami dostępności, jej odbiorcami i ludźmi kultury. To jest podcast o dostępności. Dzień dobry wszystkim. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu o dostępności, podcastu Fundacji Katarynka. Ja nazywam się Magda Brumirska-Zielińska i dzisiaj chciałabym porozmawiać z dwójką gości, których Wy być może już znacie, być może trafiliście na nich w internecie. Dzisiaj rozmawiam z Moniką Dubiel i Mikołajem Jabłońskim. Cześć. Hej, hej. Cześć, dzień dobry. Bardzo cieszę się, że jesteście tutaj dzisiaj z nami. Monika i Mikołaja możecie znać z kont internetowych VIP Team. Od niedawna działacie osobno, Monika dalej w VIP Teamie, Mikołaj przede wszystkim rozwija swój prywatny projekt Beza Wstydu. Opowiedzcie mi może na początek, skąd wziął się pomysł na konta influencerskie związane z dostępnością, a może niedostępnością świata dla osób z niepełnosprawnością wzroku? Ja mogę powiedzieć, że ja nie miałam takiego pomysłu w ogóle. To było bardzo spontaniczne i to wszystko przez Mikiego, więc niech on powie. No trochę też było spontaniczne to, że razem zaczęliśmy nagrywać, bo ja rzeczywiście już zanim z Moniką zacząłem tworzyć, robiłem jakieś takie swoje działania związane z szerzeniem wiedzy na temat osób słabowidzących i niewidomych pod nazwą Słabowidzący, też prowadziłem bloga Słabowidzący, Dobrze Myślący i to były jakieś takie moje początki. Natomiast rzeczywiście no, z Moniką w pewnym momencie po pandemii, jak się spotkaliśmy i opowiedziałem o tym, czym jest TikTok, nagraliśmy spontanicznie pierwsze wideo, później okazało się, że pojawiło się zapotrzebowanie na kolejne filmiki i tak z pierwszych dosyć spontanicznych nagrań postanowiliśmy, że chcemy zrobić taki projekt, który będziemy konsekwentnie, oficjalnie razem tworzyć pod nazwą VIP Team. I tak to trwało i trwa, czasem projekt trwa do dzisiaj, ale nasza jakby współpraca trwała właściwie przez 3 lata. No przy czym warto też dodać, że te pierwsze wideo, które powstawały na TikToka, to po prostu był kanał Mikołaja prywatny, który on sobie założył właśnie w pandemii. Ja tam po prostu występowałam gościnnie jako ciekawostka, ale jak się okazało, że ludzi mega interesuje ten temat niepełnosprawności wzroku i to, co ja tam mówię, to stwierdziliśmy, że właśnie może jakoś zmienimy nazwę tego kanału w taki sposób, żeby ona sugerowała, że robimy to jednak razem. No i czego to dotyczy, czyli niepełnosprawności wzroku. Właśnie, bo dlaczego VIP? VIP to jest angielski skrót od słów Visually Impaired Person, czyli osoba z niepełnosprawnością wzroku. I to się też trochę wiąże z naszą wspólną historią, moją i Mikołaja, bo my się poznaliśmy w 2017 na takim projekcie erasmusowym w Rumunii dotyczącym właśnie dostępności przestrzeni miejskiej dla osób z niepełnosprawnością wzroku. I tam ten nasz główny prowadzący używał tego określenia VIP i ja tak w ogóle na początku nie rozumiałam, o co chodzi, dlaczego on nazywa nas VIP-ami, prawda? No bo wszystkim się nam kojarzy, że to chodzi o kogoś po prostu bardzo znanego. I dopiero trzeciego dnia do mnie trafiło, że on tego używa jako skrót właśnie od Visually Impaired Person i pomyślałam sobie, że to jest bardzo fajna taka gra słowna. I kiedy przyszło nam z Mikołem wymyślić wspólną nazwę kanału, byliśmy wtedy w ogóle we Włoszech i siedzieliśmy na cmentarzu żołnierzy polskich w Loreto, to jakoś właśnie ten VIP nam się nasunął jako taka fajna gra słów i tak został ten VIP. I też wydaje mi się, że się przyczyniliśmy dosyć mocno do wypromowania tego określenia właśnie w polskim internecie na określenie osób z niepełnosprawnością wzroku. Przyznam się Wam, że mi też chwilę zajęło, zanim ja odkodowałam VIP jako osoba z niepełnosprawnością wzroku, ale naprawdę naming na piątkę. Powiedzcie mi, jak przed VIP Teamem wyglądało Wasze używanie mediów społecznościowych? Oboje jesteście osobami z niepełnosprawnościami wzroku, więc jak to wyglądało u Was? Jako użytkownicy po prostu. Jak działaliście w mediach społecznościowych do tej pory? No moje myślę, że jakoś szczególnie się niczym nie wyróżniało, bo
Na pewno, jeżeli mielibyśmy patrzeć na specyfikę związaną z niepełnosprawnością wzroku, no to może po prostu mniej czytałem i do tej pory czytam treści postów na Instagramie, bardziej patrzę na obrazki, na to, co jest napisane większymi literami, co jest jakby prostym przekazem. Rzadko kiedy coś mnie skłoni do tego, żeby bardziej się wczytywać. Natomiast, no ponieważ jestem osobą słabowidzącą, a nie niewidomą, no to wydaje mi się, że jednak w wielu aspektach moje korzystanie nie odbiegało od standardowego. Spędzałem dużo czasu i na Instagramie, i na Facebooku, i na YouTubie, ale myślę, że no, tam się nic szczególnego takiego nie działo, czemu warto by poświęcać większą uwagę, nie? Moniko, a jak to wyglądało u ciebie? U mnie z kolei, nie to, że jestem niewidoma, to jestem stara, więc dla mnie media społecznościowe w ogóle nie były jakąś ważną częścią mojego życia. Ja Facebooka sobie założyłam w 2009 roku, jak jechałam na Erasmusa do Hiszpanii po to, żeby zaoszczędzić na rachunkach na komórce, w sensie, żeby nie wysyłać do ludzi SMS-ów za pieniądze, tylko wiadomości na Messengerze za darmo. I to była moja główna motywacja, że wtedy jeszcze nie było Messengera, po prostu wiadomości na Facebooku. I przez wiele lat miałam tylko tego Facebooka, nigdy nie miałam Instagrama, znaczy nadal w sumie, no nie mam prywatnego Instagrama. Nie do końca w ogóle kumałam, o co w tym chodzi, w sensie wiedziałam, że to jest jakby taki Facebook, tylko tam się nie pisze, tylko się wstawia obrazki. YouTube'a używałam w sumie od kiedy się pojawił jako portal, gdzie się wrzuca, platforma, gdzie się wrzuca muzykę. I dla mnie to było pierwsze i do jeszcze bardzo niedawne główne zastosowanie YouTube'a, czyli coś, czym teraz tak naprawdę jest Spotify, ale kiedyś nie było Spotify'a drugie dzieci, kiedyś właśnie był YouTube. I tam były wrzucane piosenki. I cała w ogóle ta fala youtuberów i ludzi tworzących treści w internecie jakoś mnie ominęła. I dopiero jak właśnie za pośrednictwem Mikołaja jakoś w to weszłam, to zaczęłam jakoś to odkrywać, że są ludzie, którzy robią filmy i o czym w ogóle oni robią i jak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o moje funkcjonowanie w mediach społecznościowych, to myślę, że najlepiej to pokazuje anegdotka, jak bardzo ważne dla mnie są media społecznościowe, to że od kiedy się znamy, Mika mi młotkował, żebym zmieniła zdjęcie profilowe, które miałam, a miałam to zdjęcie, a znam się od 2017, a miałam to zdjęcie, od kiedy założyłam ten profil, czyli w 2009. I w końcu chyba po 2 latach udało mu się mnie namówić, także po 10 latach posiadania konta zmieniłam zdjęcie, no i nadal jest moim profilowym, a to już minęło 4 lata. Także takie jest moje podejście do mediów społecznościowych, bardzo służebne po prostu. Więc skąd u was ten pomysł, żeby wejść na przykład w TikToka? Bo tak jak mówicie, żadne z was nie korzystało z niego wcześniej. Dlaczego TikTok? Dlaczego rolki na Instagramie? To znaczy ja korzystałem wcześniej z TikToka, niedługo wcześniej, przed rozpoczęciem naszej działalności, dlatego że też się nie zainteresowałem bardzo poznawczo w momencie, kiedy była pandemia i siedzieliśmy zamknięci w domu. A rolki, no ja do tej pory jestem do nich ostatecznie nastawiony, w sensie niestety nie traktuję ich tak poważnie, jak powinienem, ale mam już tą świadomość, że wstawianie ich ma sens i tak samo shortsów, także powiedziałbym, że rolki i shortsy to są formy publikacji, które się pojawiły ze względu na to, że też nas poinstruowano, że warto, ale pod kątem samego oglądania, no to mówię, to po prostu przynajmniej z mojej strony oglądanie TikToka było związane z jakimś trendem, który wtedy wybił, bo w ogóle no jakby to jest taka oficjalna informacja, że to był taki złoty czas dla tej aplikacji. No najwięcej użytkowników pozyskała, najbardziej do siebie zaczęła przekonywać i dawała na tamten moment, do tej pory daje właściwie najszybszą możliwość wybicia się w internecie. No ja może tutaj uzupełnię ten timeline. Jeśli chodzi o naszą aktywność w internecie, to było tak, że Mikołaj założył tego TikToka i on już go prowadził tam od jakiegoś czasu, jak myśmy się spotkali po tym pierwszym lockdownie i robił tam jakieś swoje treści. Chyba ty początkowo chciałeś o Erasmusie coś tam, nie? Bo ty wtedy na Erasmusa jechałeś. I po prostu ja tam wystąpiłam gościnnie w jednym filmiku, który okazał się super wiralem i wtedy stwierdziliśmy, że może wrzucimy więcej. I to było pierwsze kilka miesięcy, kiedy ja w ogóle nie podchodziłam do tego poważnie. I jak Mikołaj mi mówił, że o słuchaj, a ten filmik miał tam, nie wiem, kilkaset tysięcy wyświetleń. To ja w ogóle jakby, nie było to jakoś dla mnie w ogóle realne, nie? Bo ja nie miałam tej aplikacji, ja tego nie widziałam, już tam tych komentarzy i tak dalej. No ale po pewnym czasie, jak się okazało, że naprawdę dużo ludzi to ogląda i bardzo młodych ludzi,
to już tak świadomie, kiedy o tym rozmawialiśmy, stwierdziliśmy, że to jest faktycznie super miejsce, jeżeli chcemy edukować, jeżeli chcemy podnosić świadomość osób na temat tego, jak funkcjonują osoby z niepełnosprawnością wzroku, no to właśnie TikTok jest do tego najlepszym miejscem, bo tam, tak jak Mikael powiedział, po pierwsze bardzo łatwo duże zasięgi osiągnąć, a po drugie ten odbiorca jest najbardziej chłonny, no bo jest to młody odbiorca. A czy ta wasza obecność w internecie zaczęła się w którymś momencie dla was rzeczywiście robić realna? Jak teraz to, że działacie online, przekłada się na wasze codzienne życie? No myślę, że zaczęła się dla nas robić realna, kiedy ludzie zaczęli nas rozpoznawać na ulicy. I zdarzyło nam się to nie raz, nie dwa i nie pięć, że byliśmy gdzieś na mieście, gdzieś na jakimś wydarzeniu, na przykład na Paradzie Równości byliśmy razem i ludzie do nas podchodzili i mówili, że nas oglądają i że super i że czy mogą sobie zrobić z nami zdjęcie i tak dalej. Także myślę, że do mnie to wtedy zaczęło docierać, czy naprawdę ktoś nas ogląda. No ja miałem jakby to poczucie tego, tej sprawczości i tego, że gdzieś się coś zaczyna budować, myślę, dużo wcześniej, bo jednak Monika przez większość czasu, jak działaliśmy razem, nie samodzielnie nie korzystała z dużej części tych social mediów i tak bardzo z tym nie obcowała. Też właśnie tak jak sama Monia powiedziałaś, na początku bardzo tak sceptycznie do tego podchodziłaś, więc myślę, że trochę minęło czasu. To było jakieś takie w ogóle podwójne doświadczenie, bo z jednej strony ja właśnie cały czas publikowałem i gdzieś się temu przypatrywałem, jak dosłownie, jak to minuta po minucie się rozrasta, a później też jednak z poziomu takiej bardziej szarej eminencji przypatrywałem się, jak to też wpływa, jak to wygląda w bezpośrednim kontakcie, no bo jednak ja nie byłem nigdy osobą, szczególnie na początku, która by była widoczna, dlatego że no ja w większości, jeżeli się coś pojawiało mojego, to był to głos, a nie twarz, więc naturalnie ludzie na przykład jak nas widywali na ulicy, niekoniecznie kumali, kim jestem. Więc to też było ciekawe, bo to dawało mi jakieś takie spojrzenie na to, mam wrażenie, z kilku leveli. No tak też to, co Mikael powiedział, że ja nie uczestniczyłam w tych social mediach, było oczywiście związane po prostu z ich niedostępnością cyfrową. Zresztą nadal tak jest, chociaż muszę powiedzieć, że teraz jak zostałam panią na Włościach i sama muszę to wszystko ogarniać, to widzę bardzo dużą zmianę. To znaczy na przykład na tym Instagramie jestem w stanie zrobić dużo więcej niż kiedyś, niż te 3 lata temu. Także na pewno się poprawił tego poziom, ale no tak byliśmy podzieleni, że Mikołaj ogarniał TikToka i Instagrama, ja bardziej Facebooka i YouTube'a. I tam na przykład jak już się rozkręciło to nasze konto na YouTubie, no to jeśli chodzi o jakąś tam jakiś kontakt, czytanie komentarzy i tak dalej, no to ja powiedzmy to robiłam. W sensie jakby technicznie zarządzaniem treściami zajmował się Mikołaj na wszystkich tych poziomach, w sensie wrzucał na przykład filmy i na YouTube, i na TikToka, ale jeśli później już chodzi o dalsze moderowanie, typu właśnie odpowiadanie na komentarze czy coś, no to ja powiedzmy bardziej to robiłam na YouTube, Mikołaj bardziej na TikToku, a Facebooka i Instagrama chyba oboje trochę tak traktowaliśmy po macoszemu, to znaczy zaglądaliśmy tam, ale jakoś no, nie mieliśmy dużego przekonania do tego, że coś można nimi ugrać. Ja do tej kwestii dostępności cyfrowej mediów społecznościowych jeszcze za chwilę wrócę, ale wy jesteście takimi bardzo autentycznymi influencerami. Nie jesteście gigantycznym kontem, ludźmi, którzy zarabiają na współpracach i z tego żyją. Czego bardzo żałujemy, oczywiście. Oczywiście, więc jeżeli słuchają nas jacykolwiek reklamodawcy, którzy chcieliby zatrudnić Monikę lub Mikołaja, znajdziecie ich na kontach VIP Team i beza wstydu. Ale powiedzcie, jak na te wasze treści o życiu osób z niepełnosprawnościami wzroku reagowali odbiorcy? Czy coś ich dziwiło? Czy na przykład były jakieś rzeczy, które w komentarzach się powtarzały pod każdym filmem? Reagowali różnie, to znaczy było bardzo dużo takich reakcji, że wow, nie miałam o tym pojęcia, super, że o tym mówicie. Było bardzo dużo reakcji jakby z kolejnymi pytaniami. My często robiliśmy filmy pod tytułem jak niewidomi coś tam, nie? Jak niewidomi czytają, albo jak niewidomi gotują, albo jak słabowidzący tam czytają, Mikołaj pokazywał swój powiększalnik. Więc często te nasze filmiki wychodziły z jakiegoś pytania, no i pod tym filmami pojawiały się kolejne pytania, gdzie ludzie właśnie
chcieli się czegoś dowiedzieć i to czasem były bardzo zaskakujące pytania. Był oczywiście nieśmiertelny komentarz, że ona widzi i on się pojawiał bardzo, na początku pojawiał się bardzo często, teraz pojawia się już rzadziej, ale nadal się pojawia, czyli po prostu bardzo dużo osób jest przekonanych, że my sobie wymyśliliśmy taki pomysł na biznes, że będziemy udawać, że ja nie widzę, że po prostu wyciągać od ludzi kasę. I to miałoby sens, gdybyśmy jakąś kasę faktycznie wielką na tym zarabiali, ale no niestety nie zarabialiśmy, więc nie wiem, po co miałabym udawać. No ale tak, to na przykład było takie dosyć ciekawą reakcją z mojej perspektywy. Myślę, że by dodać coś do tego, co Monika powiedziała, wydaje mi się, że po czasie działy się dwie rzeczy. Po pierwsze, no duże grono na pewno osób już nie było tak zaskoczone tym, co oferujemy, bo w pewnym momencie załapali pewną humorystykę, pewien przekaz naszych materiałów, że jakby założenie jest takie, że wiele rzeczy da się, można, trochę inaczej, ale można. Wydaje mi się, że udało nam się pod wieloma względami trochę wykorygować spojrzenie na temat niepełnosprawności wzroku, ale z drugiej strony zawsze będą osoby, które napiszą pytanie, które my pamiętamy z drugiego filmiku, bo to wynika z różnych rzeczy, z tego, że nie każdy nas oglądał kiedyś, z tego, że nie każdy pewne rzeczy jest w stanie zrozumieć, z wielu innych powodów. No to też jest trochę tak, że nowi odbiorcy na pewno też TikToka dorastają do tego, żeby go używać, a my zaczęliśmy 3 lata temu. Więc na pewno pod wieloma względami zaskakiwać ludzi można tym samym wielokrotnie. A poza tym myślę, że przykłady takich zaskoczeń, to czymś, co już było, można obserwować w wielu innych rodzajach działalności, kultury i sztuki. Tak, no to prawda. W sensie pojawiają się często te pytania, na które my już lata temu odpowiedzieliśmy, nie? Typu, co się śni niewidomym, albo jak niewidomi rozpoznają kolory, albo czy ty nic nie widzisz i tak dalej. Czyli takie rzeczy, na które odpowiedzieliśmy na samym początku, no to tak jak Mikołaj powiedział, wydaje mi się, że wynika z tego, że no ktoś jakby... No, to jest naturalne. Dopiero zaczął nas oglądać albo już nie pamięta. To jest praca u podstaw. Takie absolutne oczywistości trzeba... Z naszego katarynkowego doświadczenia to po prostu widzę. Że nieważne ile razy powiemy o rzeczach, które dla nas są absolutnie oczywiste, trzeba będzie o nich przypominać za pół roku, za rok, bo zawsze znajdzie się ktoś, kto jeszcze nas nie usłyszał. Tak, to prawda. Ja myślę, że to też jest tak, że pewna praca u podstaw, no, edukacja i potrzeba edukacji zawsze się nie kończy, bo zawsze jest ktoś nowy do edukowania, ale też wierzę w to, że dzięki działaniom globalnym, które się dzieją z różnych źródeł, takie właśnie jak podcast wasz, nasza działalność na TikToku, działalność innych fundacji, innych organizacji, krok po kroku z tego wynikają nowe projekty, które już zakładają, że pewna wiedza jest wiedzą domyślną i idą ten krok wyżej, więc moim zdaniem na pewno fajnym elementem do obserwowania jest to, że po prostu efekty tej edukacji, którą my możemy uprawiać, edukacji od podstaw, ona przynosi efekty czegoś wyżej. To coś wyżej również niesie za sobą jakiś przekaz edukacyjny, ale już nie taki wprost. I myślę, że po prostu kroczek po kroczku, nawet jeśli kiedyś będzie potrzeba tego edukowania u podstaw wciąż obecna, to okaże się ona być już o wiele mniejsza, bo będzie już bardziej oczywista. Tak myślę też, tak, to jest takie moje bardzo pozytywne myślenie, ale też znowu jakby tak spojrzeć na niektóre tematy związane z społecznym funkcjonowaniem, to kiedyś coś dla nas wydawało się być nieoczywiste, a teraz już jest całkiem normalne. Mikołaju, a ja chciałam jeszcze spytać cię o to, jak to jest rozkręcać kanały influencerskie, które są w zupełnie innym temacie, bo wy oboje zaczynaliście w tej niszy, którą były osoby niewidzące. Ty teraz w Bezie Wstydu mówisz o seksualności. Masz uzupełnij, jeśli o czymś zapomnę, tam masz TikToka, Instagrama, podcast. Głównie tak naprawdę te 3 elementy. Jeszcze zacząłem udostępniać te treści, które są na tych wyżej wymienionych na YouTubie, ale to jest bardziej dla zwiększenia jakby dostępności tego. Natomiast rzeczywiście dla mnie takim teraz najważniejszym działaniem i też przynoszącym wiele wyzwań jest podcast. TikTok chce, żeby mi służył głównie do promocji tego podcastu, ale również do jakiejś tam formy ekspresji.
No Instagram jest czymś, z czym jakby już też funkcjonuję od lat naturalnie. Najmniej wymaga ode mnie jakiegoś takiego wysiłku, może bardziej przemyślenia, co chcę tam wrzucać, bo rzeczywiście ja w sumie od wielu lat lubię komunikować się z ludźmi przez formę stories i tym podobne. No ale jest to rzeczywiście jakieś wyzwanie. Jest to bardzo ciekawe, bo nie dość, że mierzę się z tym, że nie wszystkie, nie cała wiedza, nie całe doświadczenie, które zebrałem z Victimu, sprawdzi się na bezie. Chociażby i dlatego, że temat jest jeszcze bardziej specyficzny. Znowu mówimy o edukacji społecznej, jeżeli chodzi o tematy związane z seksualnością, ale jest to edukacja objęta tabu ocenzurowanym. No niepełnosprawnych może nie będziemy chcieli pokazywać zawsze i w każdym kontekście, ale no jednak nie mniej, mniej się kojarzą z czymś przemocowym, grzesznym, chociaż kurde, jakby to tak przekminić. No to raczej sobie byli... tak, właśnie chciałam powiedzieć, że mamy więcej wspólnego niż ci się wydaje. No tak, 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 ale jednak niepełnosprawnymi bardziej sobie chcemy ocieplać wizerunek niż wibratorami. Ale już gdyby byli niewidomi z wibratorami, to już o piekło. No, tak, myślę, że jest coś w tym, że jest jakieś takie kombo. Więc to jest to. Druga rzecz jest taka, że ja się mierzę trochę z tym, że jednak to ma plusy i minusy, że ludzie kojarzą mnie z VIP-teamu, bo z jednej strony mam taką ambicję, że bardzo bym chciał budować swoją markę, swój wizerunek na czymś, co nie będzie właśnie tylko kojarzone z tematem wzroku. Bardzo mi na tym zależy, bo też wierzę w to, że w ogóle to jest istotne w przestrzeni publicznej, widzieć osoby, które są jakimiś takimi wyrazistymi postaciami i nie są charakterystyczne tylko z tego jednego powodu, bo to też jest jakby kolejny właśnie etap, moim zdaniem, jakiegoś takiego edukowania globalnego, że po prostu mamy reprezentantów danych mniejszości, ale którzy nie są, jakby nie zajmują się w przestrzeni medialnej tylko byciem self-advocate, co jest jakby też super, ale jeszcze robią coś innego. No ale też z drugiej strony oczywiście tematy, do których nawiązuję, one znowu też są w kontekście bycia w temacie mniejszości, bo ja dużo opowiadam o tematach ważnych dla mężczyzn, związanych z mężczyznami, ale też mężczyznami nie hetero, poza heteronormą. Więc jakby jest tutaj bardzo dużo przestrzeni do wypełnienia, dużo ciekawych tematów, które też mnie bardzo fascynują. Ale no to jakby jest też jakby seksualność, ona też sprowadza zupełnie no, inne grono, mam wrażenie, odbiorców w postaci chociażby ich zachowań, bo no może też się zdarzyły jakieś takie dwuznaczne teksty na VIP-teamie, no ale teraz na przykład na bezie dla mnie jest częstszym zjawiskiem, że właśnie osoby myślą, że skoro jestem beza wstydu, no to jak będą mi zwracali pytania związane o to, co lubię robić, czy jestem A czy P, czyli pytania znane z aplikacji randkowych, czyli jaką pozycję seksualną przyjmuję, że myślą, że jakby mogłem takie pytania zadawać na live i zaskakuje ich, kiedy nie zawsze mam ochotę na to odpowiadać. Co prawda teraz mam fajny wymyk z tego, ponieważ mówię, że nagrałem odcinek, gdzie między innymi o tym mówię, więc ich odsyłam do podcastu, więc jest spoko. Ale no jakby bardziej się zacząłem czuć na przykład momentami taką osobą trochę, nie wiem, nie chcę tego, żeby to zabrzmiało jakoś mega dramatycznie, ale seksualizowaną. Tylko, że to jest kolejny aspekt związany też z tym, że ja w pewnym momencie świadomie, no, ponieważ mówię o seksualności, to też pokazuję swoją seksualność w postaci na przykład zdjęć, które są częściowo nagie. One są, staram się, żeby były ładne, estetyczne. Więc to wszystko jest takie bardzo spicy, no zresztą jak sam temat, bo nie jest to niczym, wiecie, jakimś sekretem, że seks, nagość i kontrowersje najbardziej się sprzedają. I można dzięki temu też sprawić, że ludzie się zainteresują czymś bardziej wartościowym, co ja próbuję robić. No ale pokłosie tego jest między innymi takie, że no, jakim się prezentuje, takim też ludzie mogą odbierać w jakimś stopniu i później mogą sobie myśleć właśnie, że wysłanie mi zdjęcie członka tak po prostu poza kontekstem na Instagramie jest czymś, czego pragnę. No, ale akurat na Instagramie nie lubię ich otrzymywać. To ja zadam teraz pytanie, które pokaże, jakim jestem okropnym człowiekiem. Lepiej sprzedaje się seksualność czy niepełnosprawność? Dobre pytanie. Bardzo dobre pytanie. Myślę, że nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na nie, ponieważ niepełnosprawność sprzedawaliśmy intensywnie przez ostatnie 3 lata, a bez wstydu tak naprawdę w takim kształcie, w jakim teraz jest, no to jest od roku, powiedzmy. Trochę tak, a tak intensywnie i świadomie jakby nad nią pracuję od tych paru miesięcy, kiedy gdzieś no, już zakończyłem pracować nad VIP-teamem.
Ale poczekajcie. Będziemy w stanie odpowiedzieć za to pytanie za parę lat, kiedy spotkamy się, wiesz, ja przyjadę Rolls Royce'em, Miki przyjedzie Bukati, będziemy porównywać nasze diamentowe karty. Ale mam jedną myśl w tym temacie, ponieważ one się ze sobą łączą, bo zarówno jeżeli zastanowimy się nad tym, jaka seksualność się sprzedaje w social mediach, na przykład influencerki, influencerzy, to cały czas mówimy o pewnej normie związanej z pewną estetyką. No jedni tam mogą dyskutować, że to jest dyktowane przez porno, Hollywood i takie tam. Więc jakby cały czas myślę, mianownik jest wspólny, to musi być ładne, to musi być atrakcyjne. Z niepełnosprawnością jest tak samo, znaczy oczywiście też w mass mediach fajnie jest pokazać osobę, która na przykład ma duże deformacje twarzy i to też jakby się sprzeda, bo to jest ocieplenie wizerunku, więc tutaj bym się odważył nawet, że właśnie niepełnosprawność bardziej się sprzedaje, bo niepełnosprawność przyczynia się mocno do tego, że ta sprzedaż się później zwiększa, bo ona działa mocno PR-owo, ale i zwycięstwem jest to, że można ją śmiało pokazywać przed 22, ale na przykład w naszym wypadku, no my jednak z Moniką sprzedawaliśmy się na TikToku, jakby mogliśmy pewnie się zarabiać. Myślę, że nie tylko przez dobre pomysły i zajebiste poczucie humoru, ale między innymi też przez to, że należymy do tych jednostek, które są stosunkowo atrakcyjne. I to też jest ważny element, że my jakby reprezentujemy mniejszość, ale jesteśmy też atrakcyjni, co nam ułatwia. Myślę, że że nie można o tym zapominać. I z seksualnością no też jest tak, tylko z seksualnością moim zdaniem jest jeszcze trudniej z kolei pod względem takiej cielesności, no bo tam okej, no można też trafić na jakieś takie, wiecie, filozofowanie. Można trafić na jakąś stronę, gdzie znajdziecie fanatyków na przykład konkretnych krągłości, ale jeżeli chcecie sprzedawać swoją nagość, chociażby na Instagramie, no to zdecydowanie większa szansa jest, jeżeli będziecie wychudzone. Klatę zrobioną. Oczywiście, tak. Oczywiście. Więc no jakby my mamy, robiąc niepełnosprawność z Monią, to, że możemy po prostu się ładnie ubrać, wyprasowane ubranka i w miarę spoko twarz. A później, no jeżeli chcesz jednak pokazywać jeszcze klatę i wszystko inne, no to trzeba się nad tym zastanowić, bo jakby oczywiście można robić rzeczy z ideą, pokazywać celuloid, pokazywać owłosione nogi, owłosione plecy, no ale jeżeli chcesz pokazywać, to pokazuj, ale jeżeli chcesz to sprzedać, no to bardzo dobry temat do dyskusji. Z tym sprzedawaniem niepełnosprawności też wydaje mi się, że jest różnica spora, czy chcesz coś sprzedać jednorazowo, czy chcesz to sprzedać jakby subskrypcją regularnie, bo na pewno w świecie mediów, tutaj nie odkryję Ameryki, jak powiem, że najczęściej są takie dwa przedstawiane modele, czyli ofiara albo superbohater. I te ofiary się super sprzedają, nie? Reportaż o biednej rodzinie, która nie ma pieniędzy, żeby kupić wózek dla dziecka, albo nie wiem, zbieram na protezę, albo coś tam. I jednorazowo taki reportaż się super sprzeda, zbiórka się będzie klikać. Natomiast, bo ludzie sobie obejrzą i pomyślą, Boże, ale beznadziejnie, ale kicha, wesprę, nie? Dobrze, ja nie mam tak ciężko w życiu. Ale na dłuższą metę nie wiem, czy kanał, gdzie co tydzień wychodzi osoba i mówi, słuchajcie, jak mi beznadziejnie w życiu, bo nie mam ręki albo bo nie widzę. Czy na dłuższą metę przez 3 lata ktoś by oglądał taki kanał, nie? W sensie jednorazowo to jest super strzał, ale tak na dłuższą metę właśnie to, co Mikaj powiedział, jednak trzeba być fajnym, optymistycznym, ładnym. Też dużo ludzi nam jednak pisało w komentarzach, częściej pod moim adresem, ale też się zdarzało pod Mikołaj adresem, że jesteśmy ładni, żeby się z nami umówili, że w ogóle super, nie? No wiecie. Ja jeszcze bym chciał dodać, jeśli mogę, jedną rzecz, że generalnie myślę, że uniwersalna zasada w każdej branży, nawet jeżeli jest kontrowersyjna, jest taka, że ludzie chcą nowości, chcą czegoś świeżego. I wydaje mi się, że odnosząc się do tego, co Monika powiedziała, niepełnosprawność na krótszą metę może się sprzedawać długodystansowo, no właściwie bardziej jednorazowo. Seks myślę, że dłużej. Nawet jeżeli mówilibyśmy stricte o kontencie, już tak jadąc po skrajności typu OnlyFans, ale zarówno jedno i drugie konto po czasie musi zaproponować coś nowego, bo się po prostu znudzą. I z influencerami jest tak, to jest moja rozmowa kiedyś właśnie, już o tym mówiłem, więc jak rozmawiałem z taką dziewczyną, która jest tatuatorką, teraz już przeszła do branży muzycznej, Ines ze studio Inne Tatuaże w Łodzi, powiedziała mi, że właśnie ona w pewnym momencie przestała obserwować różne kanały związane z niepełnosprawnością, też Life on Wheels i w ogóle, bo po prostu jeżeli już się nie pojawia nic więcej poza samą niepełnosprawnością, to jest to nudne, jest to przytłaczające. Ile razy można z czymś obcować? Ludzie właśnie chcą
ocieplić sobie serduszko, ten altruizm jako forma egoizmu to jest fajne raz na jakiś czas, ale nikt nie chciałby żyć z niepełnosprawnością codziennie, nawet w swoich algorytmach, tak się odważę powiedzieć. Ja myślę też o tym, że i TikTok, i Instagram, i YouTube są mediami bardzo wizualnymi. Są na maksa wizualne. Instagram zaczynał w ogóle od zdjęć, więc gdyby nie to, że miał teksty alternatywne, na początku pewnie nawet to nie było możliwością, byłby absolutnie niedostępny dla osób niewidzących albo osób z dużym ograniczeniem możliwości wzrokowych. Moniko, ty powiedziałaś, że coś się pozmieniało już na tym Instagramie, że jest trochę łatwiej, trochę wygodniej tobie jako osobie niewidzącej, która dodaje treści na Insta. Teoretycznie mamy standard WCAG 2.1, który mówi o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji. Teoretycznie w Polsce nawet instytucje publiczne mają obowiązek stosować standard WCAG 2.1 na swoich stronach internetowych i w swoich apkach, no ale Meta, TikTok, to są rzeczy, które są w Stanach, które są w Chinach i ich tak naprawdę nie obchodzi ta dostępność, nie musi ich obchodzić, ale coś się zmienia, rzeczy się zmieniają. Powiedzcie mi, jak w tej chwili wygląda wasza praca influencerska od tej strony za kurtyną, za kulisami? No to Monia, myślę, że teraz ty masz więcej do powiedzenia, no, łącznie z twoimi ostatnimi doświadczeniami. Tak, dokładnie, tak, bo pracujesz teraz bez Mikołaja, więc jak ty robisz te filmy na tego TikToka? Oczywiście nie robię ich sama, to muszę podkreślić. Mam koleżankę Kamilę, która jest moją dobrą wróżką, która mi pomaga. Ona wciela się zarówno osobę, która stoi za kamerą, jak i później to, co nakręci, montuje. Natomiast faktycznie ja teraz robię jednak dużo więcej w tym procesie produkcyjnym niż w czasach VIP teamu dwuosobowego, bo wtedy to raczej było tak, że na etapie kreatywnym się spotykaliśmy i rozmawialiśmy, słuchaj, to może zrobimy o tym, no dobra, to jak to nagrać, no to może tak, to ja powiem to. I bardziej tutaj jakby mniej więcej po połowie, można powiedzieć, się dzieliliśmy. Później ja występowałam przed kamerą, a potem Mikołaj już to wszystko obrabiał i wrzucał i w ogóle, nie? Ja już później za bardzo nie miałam z tym do czynienia tyle, co ewentualnie czytanie komentarzy. Natomiast teraz faktycznie więcej na etapie produkcji też Kamila to ze mną konsultuje, bo też ona no, nie działała nigdy na TikToku na przykład czy na YouTubie. Jest osobą generalnie z branży medialnej, natomiast bardziej takiej tradycyjnej, bardziej telewizja, te sprawy. I miała do czynienia powiedzmy wcześniej z Facebookiem czy z Instagramem, no ale nie miała do czynienia z tymi krótkimi formami. Także trochę jakoś tam się docieramy pod tym względem. Też na przykład to, czego mi brakuje w tym momencie, co jak razem pracowaliśmy z Mikołajem, było wydaje mi się jednak dosyć ważne. Mikołaj po prostu prywatnie tego TikToka ogląda dużo i robił taki research za nas dwoje, coś mi podsyłał, że słuchaj, teraz jest taki trend, albo teraz jest taki hashtag, albo często mi podsyłał jakieś filmy, gdzie ludzie coś mówili na temat niepełnosprawności wzroku, jakieś głupoty typu o języku Braille'a albo coś tam. I robiliśmy po prostu tego stitche, czyli takie no, filmy, które wykorzystywały część ich filmu i potem moją odpowiedź, gdzie mówiłam, że są głupi albo coś tam. Tylko w bardziej zabawny i wyrafinowany sposób. No i teraz jakby mi to w dużej mierze odpada. Jestem w stanie na przykład oczywiście sobie przeglądać TikToka, tylko że jednak specyfika TikToka jest taka, że te filmy, no właśnie, to są filmy krótkie, kilkunastosekundowe, kilkuminutowe czasami, i one się jednak w dużej mierze opierają na obrazku. No więc ja, na przykład jak oglądaliśmy razem z Mikołajem, to Mikołaj mówił, a to jest taki film, że ona robi coś tam, on robi coś tam, nie? A leci tylko muzyka. Więc jakby ja sama jak to oglądam, to za dużo z tego nie wyciągnę. Wracając jeszcze trochę do tego twojego pytania o dostępność tych mediów cyfrowych. No ja teraz jestem w stanie na przykład sama dodać czy post na Instagramie, czy wstawić film na YouTube'a. Wcześniej, znaczy z YouTube'em nie próbowałam, ale z Instagramem to za bardzo nie było możliwe, więc jakby sam ten interfejs stał się bardziej też dostępny. Także ja wstawiam na Instagrama, wstawiam na TikToka, wstawiam na YouTube'a. Kamila wstawia na TikToka tylko, bo ten TikTok jest no, wciąż najmniej dostępną dla mnie platformą.
ta stricte produkcyjna część, czyli kręcenie, montowanie, cały czas jakby na szczęście jeszcze nie leży w moich kompetencjach. Mhm. Napisy robi też Kamila, tak? Tak, napisy robi Kamila, chociaż z tymi napisami trochę teraz eksperymentujemy, bo TikTok niby daje możliwość i YouTube daje możliwość filmów automatycznych. Trochę to próbowałyśmy robić, one się nie robiły, więc potem Kamila zaczęła je znowu robić, to one się zrobiły, więc trochę się z tym bujamy teraz, ale tak. No, z tymi automatycznymi systemami do napisów zawsze jest tak, że one zostawiają po sobie różne kwiatki, więc to i tak trzeba jeszcze posprawdzać i pouzupełniać. Dobra, słuchajcie, to mam jeszcze takie ostatnie króciutkie pytanie na koniec. Jaka jest aktualnie wasza ulubiona społecznościówka i dlaczego? Prywatnie, influencersko, dowolnie. Ciężko mi powiedzieć. To chyba nie jest coś, o czym ja myślę w kategoriach ulubieńczości, wiesz. Mhm. To jest po prostu coś, czego używam. Tak jak, nie wiem, transportu publicznego albo innych rzeczy w życiu do komunikacji. No, myślę, że dla mnie prywatnie wciąż najbliższy mojemu sercu jest Facebook, bo jest dla mnie najprostszy do ogarnięcia, jednak najbardziej dostępny. Chociaż niestety z każdym rokiem robi się coraz gorzej akurat na Facebooku, no ale wciąż jest chyba taki najbardziej dla mnie łatwy do nawigowania. No, z Instagramem muszę powiedzieć, że ostatnio się naprawdę bardzo zaprzyjaźniłam, doceniam go i zaczynam przeglądać jakieś treści, czego nigdy w życiu nie robiłam, ale wciąż jest jeszcze bardzo... Bardzo to taki denerwujący dla mnie sposób. Dla mnie najbardziej problematyczne w tych mediach społecznościowych są te wszystkie właśnie filmy typu rolka na Instagramie czy filmy na TikToku, że one się odpalają automatycznie i ja nie jestem w stanie wyciszyć dźwięku. To znaczy, jeżeli chcę ponawigować po tej stronie, na przykład przeczytać komentarze, do czego używam czytnika ekranu, czyli dźwięku z komputera, cały czas słyszę dźwięk tego filmiku i nie jestem w stanie tego wyciszyć, więc nie słyszę tych komentarzy i nie jestem w stanie nawigować po stronie. No to jest najbardziej upierdliwe z punktu widzenia osoby niewidomej, tak myślę. No a influencersko myślę, że najbardziej wciąż jednak przydatny i zasięgowy jest ten TikTok, chociaż muszę powiedzieć, że ostatnio też rozmawialiśmy o tym z Mikołajem, że algorytmy coś naprawdę dziwnego im się stało i one teraz działają w sposób zupełnie inny niż to, do czego byliśmy przyzwyczajeni przez ostatnie lata. I na przykład widzę, że te rolki, które wrzucam na Instagramie, potrafią mieć dużo lepsze procentowo oczywiście zasięgi niż na TikToku. Co mnie dziwi, ale tak jest. No właśnie mam bardzo podobne chyba odczucia i trochę ta ostatnia część wypowiedzi Moni mógłbym po prostu ją wyciąć i podkleić pod argument, że dla mnie chyba teraz najbardziej atrakcyjny jest Instagram, ale też dlatego, że no właśnie, oprócz tego, że te rolki pozytywnie zaskakują, to jednak on też ma tą fajną funkcję komunikatora, że można też pisać z ludźmi, dużo jest tam jednak, mam wrażenie, przestrzeni do zdobywania kontaktów dla mnie, no bo na przykład jak chcę, nie wiem, zaprosić jakiegoś gościa do podcastu, to najczęściej jest to przez Instagrama, nie przez maila, nie przez TikToka, a przez Instagrama. I no i też to, że ma tam głosówki, bo na przykład na TikToku można do kogoś napisać, ale nie ma wiadomości głosowych, a dla mnie jako dla osoby słabowidzącej to jest ważne, więc ja myślę, że ten Instagram, chociaż ja zawsze będę doceniał TikToka, bo uważam, że jest pod wieloma względami naprawdę przezarąbistym medium, ale teraz Instagram powoli coraz bardziej dociąga do tej jakości, którą wprowadził TikTok, jednocześnie cały czas oferując te swoje wcześniejsze, więc przez to moim zdaniem może stać się na nowo mocniejszy na rynku i wśród użytkowników niż TikTok. Moi drodzy, bardzo wam dziękuję za tę dzisiejszą rozmowę. Czas, który mogliśmy poświęcić na nagrywanie, już nam się powoli kończy. Bardzo się cieszę, że znaleźliśmy ten moment na tę rozmowę, dlatego że mam wrażenie, że wielu ludzi w ogóle nie zdaje sobie sprawy z tego, jak działa bycie w internecie, kiedy jest się osobą typu VIP, a tym bardziej, jeśli jest się VIP-em influencerem. Ja sama z niektórych rzeczy też sobie nie zdawałam sprawy, więc bardzo fajnie, że mogłam od was
takie przemyślenia o różnych mediach społecznościowych dzisiaj dostać. Moimi gośćmi byli dzisiaj Monika Dubiel, VIP Team i Mikołaj Jabłoński, Beza Wstydu. Postaramy się linki do waszych różnych kont internetowych dorzucić w opisie tego odcinka. Ten odcinek będzie też miał, tak jak wszystkie nasze odcinki podcastu, odcinek będzie miał transkrypcję, więc jeżeli chcecie polecić go osobom słabo słyszącym, możecie to zrobić. Znajdziecie transkrypcję na stronie Fundacji Katarynka. Link też będzie w opisie tego odcinka. Moniko, Mikołaju, serdecznie wam dziękuję. Dzięki bardzo. Wielkie. Do usłyszenia. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat dostępności, zacząć działać albo sprawdzić inne tematy, które poruszamy w podcaście, znajdziesz nas na Spotify lub w innym miejscu, w którym słuchasz podcastów, na YouTubie czy stronie www.kulturadlawszystkich.pl. Nasze podcasty mają transkrypcję, gdybyś chciał polecić je osobie słabosłyszącej. Link znajdziesz w opisie podcastu. Polecamy Ci także strony www.fundacjakatarynka.pl i www.adapter.pl, czyli pierwszy portal filmowy z audiodeskrypcją, napisami i tłumaczeniem na polski język migowy. Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON, otrzymanych od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu.